Kontestacja. Startujemy kontestację, wita Kamil Cebulski z tej strony i co? Który dzisiaj mamy? Aha, dzisiaj mamy 2 kwietnia, tak, czyli dzień po tym śmiesznym dniu, gdzie były i święta, i Wielkanoc, i Prima Aprilis, i Śmigus Dyngus, i wszystko w jednym, i to jeszcze w wydaniu takim śnieżkowym. A my co? A my rozmawiamy jak zwykle z jakimś przedsiębiorcą, którego sobie zaprosiliśmy i dzisiaj padło, Jurek, na ciebie. Cześć, Dziurku. Cześć, Kamil, witaj. Okej, przyciszę cię trochę, bo tak jeszcze się nie ustawiliśmy trochę. Co tam u ciebie słychać? Dobrego. No, wszystko fajnie, oprócz tego, że trochę śniegu niż normalnie o tej porze roku, no to wszystko okej. Okay. Żeby tylko człowiek takie problemy miał, nie? No, ale jak już jest nauczony, że jest przedwiośnie i jest jakaś wiosna, a tutaj święta Wielkiej Nocy zawsze sprawują, że jest w miarę ciepło i już jakąś koszulkę z krótkim rękawem można założyć, no to niestety w tym roku odwrotnie, trzeba wyciągnąć było zimową kurtkę i buty również. Dokładnie, dokładnie. Ale my dzisiaj nie o pogodzie, chociaż może też o to zahaczymy, a ja muszę wszystkim powiedzieć, czym się Jurek zajmuje, może ty mnie, Jurku, potem sprostujesz, ale jesteś przemytnikiem, okay. I to na dużą skalę. No, według naczelnika Urzędu Celnego Bielska-Białej, to tak, masz rację. No to gratuluję. I to całkiem spora skala, bo importowałeś, co, tytoń importowałeś? Nie, cygara. No, według urzędnika, tak. Już według urzędnika to był tytoń, natomiast my mamy wszystkie dokumenty, że to były cygara. A cygara są zrobione z czego? Z tytoniu również. No i to jest ten problem, tak? Czy... Generalnie myślę, że jest to problem bardziej złożony, ale pewnie gdzieś tam kiedyś na końcu sąd to wszystko wyjaśni. Okej, okay, może kiedyś, jak twoje wnuki dożyją, ale ogólnie ja muszę wam powiedzieć, że Jurek właśnie prowadził biznes, dosyć spory, zaczął się bawić chyba, zacząłeś szukać interesów na rynku międzynarodowym. Urzędnicy cię sprowadzili do parteru i potem się wziąłeś i się nie pokonałeś. No, znaczy w dalszym ciągu się nie daje pokonać i założyliśmy nawet z grupą takich towarzyszy broni, można powiedzieć, Stowarzyszenie Niepokonani 2012. No właśnie, do tego tak trochę piłem, bo właśnie Jurek razem z kolegami założył całkiem fajne stowarzyszenie, o którym myślę dzisiaj trochę porozmawiamy, bo już w sumie chyba za 3 dni jest premiera Układu Zamkniętego, nie? No, ta można powiedzieć taka prapremiera, no się rozpocznie 4 kwietnia w Złotych Tarasach. Tak. Natomiast generalnie film ma być w dystrybucji na cały kraj 5 kwietnia. Dokładnie. I na prapremierze najprawdopodobniej zjawi się Hugo i będzie sobie oglądał i zrobi... Co się robi po prapremierze? Chyba jakieś recenzje się zrobi, nie? No tak, przynajmniej należałoby. A ty już widziałeś film, czy jeszcze? Nie, jeszcze nie i mam nadzieję, że będzie w niedługim czasie mógł również się pasjonować lekturą. Dobra, Jurku, już darujemy sobie te wstępy. Myślę, że każdy teraz sobie wrzuca w internet niepokonani.pl i Jerzy Książek i tam gdzieś cię będą nasi słuchacze w międzyczasie szperać. Ale tak, jesteś teraz, wiesz, szpiegowany. A my wracamy do tego, na czym polega ta nasza audycja, czyli odpowiedzi na jedno takie wielkie pytanie, po jaką cholerę człowiek zakłada firmę? Jak to u ciebie było? Wydaje mi się, że jest to bardzo proste rozwiązanie. No, po to zakłada firmę, żeby mieć lepiej, żeby wyzwalać tego swojego ducha przedsiębiorczości, który nim drzemie, i żeby go rozwijać, pielęgnować, a żeby wzrastał. A to miałeś od samego początku takiego ducha? No bo ty jeszcze trochę tych PRL-u pamiętasz, że tam chyba nie było za dużo z przedsiębiorczością do czynienia. No rzeczywiście. Natomiast kiedyś pięknego, wiosennego dnia, kiedy byłem w jednej firmie poligraficznej, szefem obrotu towarowego, szefem marketingu, to się tak ładnie nazywało. Było takie ładnie, przedwiośnie, słonecznie, pięknie. Kiedy rano się goliłem, spojrzałem w lustro i powiedziałem, nie no, książek, taka pogoda, musisz coś zrobić. No nie mów, to tak romantycznie, ale no chyba tak nie było. Nie, no właśnie rozmawialiśmy jeszcze przed chwileczką, że ludzie w Afryce mają o tyle lepiej niż my, że mają dużo słońca i stąd w nich taka duża energia i to, że ten dobrobyt, który mają,
a chyba nie mają go zbyt wiele, właśnie powoduje, że są szczęśliwi z powodu tego słońca. No tak, no bo to, hormony, inna gospodarka, witaminy, to jak no jest słonecznie, to nie ma zawsze depresji. I to słońce właśnie wyznaczyło taki wektor, że należy coś z tym życiem w końcu zrobić. Czyli co, robiłeś sobie grzecznie na etacie. Tak jest. I co, awansowałeś nawet. Gdzieś tam jakieś... No jakieś tam awanse różne tak. Po drodze, tak jak mówisz. No ale co, było ci coraz źle, coraz tak gorzej, jakaś taka, no nie wiem, deprecha, nagle słoneczko i mówisz, że co, Jurek, idziesz na swoje? No dokładnie, możemy tak powiedzieć, że prawie tak. Doszedłem do wniosku, że nie ma sensu być kolejnym dyrektorem w kolejnej firmie, trzeba zacząć myśleć o tym, żeby zbudować coś swojego. No i jak długo minęło czasu, zanim to coś swoje zbudowałeś? Od tej myśli. No na dzień dzisiejszy to jest, można powiedzieć, 11 lat, jak buduję i aha, cały czas udaje mi się budować, z różnymi oczywiście jakimiś tam perturbacjami po drodze. A nie działałeś, jak była ustawa Wilczka? No bo to chyba były takie złote czasy przedsiębiorczości, ja tego nie pamiętam, a ty byłeś chyba wtedy, tak w moim wieku, może młodszy trochę. No, coś w tym stylu, natomiast to chyba jeszcze nie były takie złote czasy, to tylko pan Wilczek jakby obiecywał te złote czasy i złote góry. Nawet wiem, że mu tam dali szablę Wołodyjowskiego i machał tą szablą i mówił, że zburzy tą szablą cały system biurokratyczny w Polsce i zmodernizuje go na tyle, że przedsiębiorcom będzie się chciało żyć. No, a nie zrobił, tak? Trzeba by zadać pytanie przedsiębiorcom, jak to jest z tą biurokracją, czy ona przeszła jakąś modernizację, czy jakiś renesans, czy też w dalszym ciągu tkwi w tych fundamentach, które były dawno temu. No ale wiesz, no, rządy Wilczka obalili, Solidarność obaliła, nie? No to widać, nie były zbyt dobre w takim układzie. Okej, okay. No ale dobra, wracajmy do twojej historii. Czyli co, jesteś sobie na etacie, myślisz, że chcesz iść na swoje i jaki miałeś wtedy plan, pomysł, nie wiem, wyobrażenia? To, że znalazłem się w takim miejscu, że zajmuję się poligrafią, pozwalało mi na stworzenie kontaktów też w świecie europejskim, czyli tej Europy o troszkę lepszym standardzie zachodnim. Jakieś tam kontakty z firmami papierniczymi powodowały, że mogłem zacząć myśleć troszkę szerzej, aniżeli tylko na rynku polskim. No i tak się zrodziło, że zacząłem importować papier. O. Zaczęło się od tego papieru. Ten papier tutaj importowałem do Polski, sprzedawałem go z powodzeniem, bo nawet to fajnie zaczęło wszystko układać. Później weszły w ruch jeszcze jakieś opakowania, jakaś tektura falista i tak to się wszystko rozwijało, aż w pewnym momencie Czesi, taki partner z Czech, zaproponował mi, żebyśmy stworzyli tutaj dystrybucję cygar na Europę Środkową, czyli na Polskę i kraje ościenne. Okej, okay, ale strasznie szybko przeskakujesz. Ja bym się chciał jeszcze tak o te początki dopytać, no bo to chyba najbardziej interesuje naszych słuchaczy. Czyli po prostu pracowałeś w dystrybucji, podejrzewam, że też coś tam z papierem, tak jak powiedziałeś, poligrafia i tak dalej. Poznałeś branżę i co? I postanowiłeś zostać graczem, tak? I dzięki jakimś tam kontaktom z pracy etatowej poznałeś trochę ludzi, no i zaproponowałeś tak później, że możesz z nimi współpracować już jako ty. Znaczy, to najpierw jakby podjąłem tą decyzję, że stanę się w końcu sam dla siebie i własnego przedsiębiorstwa i własnej firmy i założyłem działalność gospodarczą. I później dopiero właśnie zacząłem proponować współpracę Partnerom z Zachodu, że mogę reprezentować ich interesy. No dobrze, no to teraz dlaczego oni się zgodzili? No mają takiego książka, zero doświadczenia w biznesie, trochę tam na etacie popracował i oni chcą współpracować z takim książkiem. Wiesz co, myślę, że to jest dobre, bo generalnie biorąc zawsze tam iść na rozmowę kwalifikacyjną o pracę, składając swoje CV-ki, to pierwsze 15 sekund decyduje o tym, czy dostaje się pracy, czy też jej nie dostaje. Tak jest. To jest taki moment tego marketingu, który mamy w sobie jako osoba. Tego się nie kupi za żadne pieniądze, bo z tym się albo się rodzi, albo nie. Myślę, że akurat w moim przypadku było właśnie coś takiego, te 15 sekund, które gdzieś tam w tych rozmowach decydowały o tym, czy oni mi uwierzą, czy też nie, zdecydowały o tym, że większość mi uwierzyli.
A jeszcze mi powiedz, bo powiedziałeś, że otwierałeś przedstawicielstwa, znaczy ty raczej byłeś importerem, czy po prostu współpracowałeś importerem. Na takiej zasadzie? Tak, tak, importerem. Czyli na własną rękę po prostu własnym szyldem. Co papier, tekturę falistą i tak dalej. To co w Polsce się mało tej tektury produkuje, że się opłaca ściągać z zagranicy? Skąd ty to ściągałeś? Głównie z Niemiec. Z Niemiec? Z Niemiec, tak, oczywiście. Czyli co, tam się bardziej opłaca produkować? Jak sama nazwa wskazuje, rynek niemiecki jest naszym największym partnerem handlowym, więc nie wiem, skąd takie zdumienie. Przecież wiesz, ja rozumiem, gdyby to były samochody, czy tam, no nie wiem, jakaś taka wyższa technika, ale to jest papier, no przecież to nie jest jakaś to chyba tajna technologia produkcji, to wszędzie można produkować i żeby w Polsce nie było fabryk papieru? Niby tak, natomiast nowoczesne maszyny, które nazywają się tekturnicami i nie tylko maszyny, które służą do druku z roli, no są maszynami bardzo wydajnymi i tutaj jeżeli chodzi o parametry techniczne papieru, no to niestety byle jakiego papieru nie zdarza. Maszyna się później okaże, że maszyna się niszczy, trzeba kupować wały jakieś kolejne, czy zamienne, etc., etc. Dłuższa historia, żeby tego całej technologii powiedzieć. Jasne, natomiast sam papier rzeczywiście wydaje się prostym elementem, że to wystarczy pulpę zmieszać i wrzucić na sito i wychodzi papier. Nie jest to tak do końca. Może rzeczywiście jest pulpa, trzymać dobry produkt i utrzymywać te parametry z powtarzalnością, no to trzeba już rzeczywiście dobrych maszyn, dobrego sprzętu. Czyli co, Polska jest ogólnie importerem papieru i tektury? Znaczy tektury już na pewno nie, chociaż jeszcze w jakichś tam śladowych jest, tak, w jakieś takie tektury specjalne. Natomiast jeżeli chodzi o to w dużej mierze tak, w dużej mierze na pewno jesteśmy dużym, jeśli chodzi o import papieru z zagranicy. No ładnie, nawet co papieru nie umiemy wyprodukować, no. Oj, straszne rzeczy tutaj opowiadasz. Nie no, jakieś tam produkujemy, także nie jest. No tak dobrze, ale powiedz, co wyszło nie tak z tym papierem, że zainteresowałeś się importem cygar, papierosów, no przecież to w ogóle inna branża, no to albo podejrzewam, że ci ten biznes papierowy nie wychodził, skoro się tym zainteresowałeś. Nie, jesteś w błędzie, interes wychodził, zresztą wiesz, każdy przedsiębiorca, który zakłada interes po drodze, spotyka różne inne interesy i nie stoi już w miejscu. Jeżeli chcesz się rozwijać, potrzebujesz inwestycje, masz jakieś kolejne wizje swoje, no to potrzebujesz pieniędzy. Jeżeli jest interes, na który możesz zarobić pieniądze i wiesz, że on ci pomoże w przeskoczeniu do kolejnego biznesu, no to robisz ten interes, żeby zarobić pieniądze i przeskoczyć w inny interes, kolejny. No dobrze, ale sama się no tak, ale wiesz, z drugiej strony, no to może też być inna droga, że niekoniecznie skakać z interesu na interes, tylko stworzyć, wiesz, taką potężną grupę papierniczą, typu, nie wiem, własną produkcję otworzyć w Polsce, jakoś tam, nie wiem, tą branżę gospodarować, a to jest taki przeskok z branży na branżę, no to, no nie wiem, czy to tak. No tak, ale jak popatrzysz przez pryzmat przedsiębiorców, jak to ładnie mówisz, dużych, no to ci przedsiębiorcy nie żyją tylko i wyłącznie w jednej materii, czyli w jednym środowisku. Jedno środowisko to jest jeden biznes, środowisko to jest drugi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te interesy są różne i znam przedsiębiorców, którzy mają po 10 brach, którzy czują się całkiem dobrze. Okej, okay, to ja cię już nie morduję w tym temacie. Czyli co, pomysł na cygara wziął się z tego, że kolega zadzwonił i co? I powiedział, weź, zimportuj trochę cygar? No może nie tak do końca. Myśmy już z tą firmą rozpoczęli współpracę wcześniej w dziedzinie samych opakowań. Dostarczaliśmy do nich właśnie opakowania przeróżnego rodzaju. Oni potrzebowali etykiety, bo są w dalszym ciągu producentem papierosów. Oprócz cygar i potrzebowali tak zwanej etykiety papierosowej, potrzebowali owijki do tych papierosów. Jedna z tych wielkich korporacji, tak, tych papierosowych. No bo to znaczy chyba... to nie była taka wielka korporacja, bo to można powiedzieć mała fabryka z rodzimym czeskim kapitałem i właścicielami w 100% są Czesi. A to nie jest tak, że rynek papierosowy to jest kilku graczy? Wiesz co, no akurat oni żyją i z tego co wiem, na razie nie zamierzają składać broni, no chyba, że wyjdą takie przepisy dyrektywy unijne, gdzie całkowicie wprowadzi się zakaz palenia i wtedy pewnie no samoistnie przestanie. Nie, to wtedy dopiero nabierze rozmachu wtedy. Wtedy każdy zacznie palić.
No, trudno mi polemizować ze swoim stwierdzeniem, no czas pokaże. Czas pokaże. Okej, okay. No dobra, czyli co? Zrobił się... W każdym razie dostarczaliśmy opakowania do tej firmy i gdzieś tam w jakichś rozmowach padło stwierdzenie, że oni czekają na dokumenty, wszystkie certyfikaty, zezwolenia, żeby mogli produkować cygara i wysyłać je na całą Unię Europejską. I zapytano, czy bylibyśmy zainteresowani dystrybucją na terenie Rzeczpospolitej. No czyli no, więc, ty dajesz opakowania, oni, ty opakowania, oni tytoń, prawda? No i w sumie zrobiło się cygaro. Zrobiło się cygaro. No dobra, no ale jak zacząłeś tym handlować? No przyjechał pierwszy transporter, tak? Znaczy tak, pierwszy transport przyjechał w niewielkiej ilości. Chyba bodajże, ile teraz pamiętam, to były 2 lub 3 kartony, jak sięgnę pamięcią. I to były tak zwane towary próbkowe, czyli de facto wejście na rynek, przejazd po kilkudziesięciu punktach sprzedaży hurtowej, detalicznej, z zapytaniem, czy byliby zainteresowani takim towarem. Pozbierano zamówienia z tych punktów. Okazało się, że możemy wsiąść w pierwszy samochód. Pierwszy samochód przyjechał, został odprawiony. Funkcjonariusze służby celnej przyszli na odprawę. Skwitowano blomby. Wszystkie oczywiście procedury zostały dopełnione. No i towar się sprzedał. Po czym wpłynęły kolejne zamówienia, kolejne. Interes zaczął się rzeczywiście świetnie rozwijać. Czesi nawet w pewnym momencie stwierdzili, że muszą myśleć o kolejnych maszynach, bo interes się świetnie rozwija. W związku z tym były nowe plany przedsięwzięcia z ich strony. No myśmy też zakładali jakiś plan, można powiedzieć, krótko lub długoterminowy, w zależności od tego, jak na to patrzy. Zakładaliśmy, że 5 lat tak naprawdę chcemy dosyć mocno w tym interesie popracować, zarobić kolejne pieniądze na to, żeby móc właśnie przeskoczyć do dużego interesu. Mieliśmy w planach też interes deweloperów, ale na dużą skalę. Okej, czyli kolejna jakaś tam zmiana. Tak, dokładnie, kolejna zmiana, tak jest. No dobrze, ale wszystko oczywiście byłoby za świetnie, tak? No bo rozumiem, że to się tak rozkręciło, że tirami importowaliście już tak, potężne tak, ilości. Tak, ilości oczywiście już były konkretne. Zresztą skala, może przez pryzmat podatku, to za niecałe 3 miesiące, bo dokładnie 2,5 miesiąca obrotu tym cygarem, zapłaciliśmy podatku akcyzowego i VAT-u prawie 1 000 000 złotych. Wow. Przy jakiej stawce? Można by sobie w skalę później odpowiedzieć i zrobić przekaz, miało być w następnym roku. Okej, ale co, po 2,5 miesiącach ci zamknęli firmę, czy że tyle 2,5 miesiąca? Można powiedzieć, że zamknęli, ale zaczęły się pierwsze perturbacje, a mianowicie zatrzymano nam towar, jeden towar musiał wrócić z powrotem do Czech, no chocki klocki, można powiedzieć, że w takim iście filmie, no coś podobnego jak układ zamknięty, także zapraszam wszystkich słuchaczy do obejrzenia tego filmu, bo te historie mają rzeczywiście ze sobą wiele wspólnego, właśnie jak się niszczy przedsiębiorczość w Polsce. I urzędnicy no ewidentnie nam dali do zrozumienia, kto tak naprawdę rządzi w tym kraju. No, nie wolny rynek, a urzędnik. Tak jest. I w jaki sposób tak niefajnie ci urzędnicy ci zrobili? Znaczy, dlaczego ten towar wrócił? No jeden przeszedł, a drugi wrócił? No też zadawaliśmy pytania, a nawet prosiliśmy, że jeżeli rzeczywiście z tym towarem jest coś nie tak, to żeby nam przedłożono jakieś dokumenty. Ale co, nie powiedzieli wam, dlaczego nie wpuszczają towary? Nie, no bo było fajna historia, bo zatrzymano nam 2 kartony towaru, no bo jak nam nie chcieli odprawić samochodu, tylko przyszło 5 stycznia dokładnie, przyszło 2 funkcjonariuszy na odprawę celną, gdzie zgłosiliśmy cały samochód, przyjechał tir z cygarami. Czekaliśmy od godziny 10 rano, bo 2 dni przed zgłoszeniem trzeba wypuścić zgłoszenie o odprawie celnej, wskazać godzinę przyjazdu towaru, etc., etc., czyli wszystkie procedury, które są wymagane prawem handlu, trzeba zachować, bo jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. I od godziny 10 do godziny prawie 16 czekaliśmy funkcjonariuszy. Po czym panowie, jak przyszli do magazynu w Czechowicach-Dziedzicach, to pierwsze słowa, jakie padły z ich ust, były następujące. Panowie, przychodzimy jak ludzie. No więc taka jakby mała na naszych twarzach konsternacja, jakiś taki dziwny tekst, nie wiadomo czemu ma służyć. Pytamy się, ale o co chodzi?
No najlepiej by było, gdyby tego samochodu tutaj nie było. Jak nie było? Przecież tamtym roku normalnie żeśmy odprawiali i nie było żadnych problemów. Czyżby macie Państwo podejrzenie, że na tym samochodzie są może jakieś narkotyki albo jakieś inne substancje niewiadomego pochodzenia? No więc oni stwierdzili, że losowali zapałki, kto ma przyjść na tą odprawę, bo nikt nie chciał przyjść. I powiedziano nam, że nie odprawią tego towaru, bo według ich szefa to nie jest cygaro, tylko tytoń do palenia. No więc poprosiliśmy jakieś dokumenty, które by rzeczywiście wskazały na to, że jest to tytoń do palenia, a nie cygaro. Bo my... Na przykład otworzyć jedną paczkę i wypalić. Nie. Poprosiliśmy celników o to, żeby przedstawili nam jakieś dokumenty, no więc oni mówią, że oni nie mają żadnych dokumentów, ale wiedzą od swojego przełożonego, a muszą jakby wykonywać rozkazy, bo to jest przecież służba. W związku z powyższym dostali taki rozkaz, że najlepiej było, gdyby ten samochód wrócił z powrotem do Czech. No więc jeżeli nie chcą nam odprawić samochodu, no to nie będziemy się boksować z koniem. Dzwonimy do fabryki do Czech i mówimy, że jest taka, a nie inna sytuacja i musimy wrócić z powrotem cały towar do Czech. No, czym się okazało, że panowie jakby zrobili taką jazdę po to, żeby nam zrobić sprawę karną. No ale jakby nauczeni doświadczeniem życiowym spisaliśmy z nimi notatkę służbową. Zresztą na tę okoliczność nawet nas przesłuchali. Czyli złożyliśmy zeznania. No. Coś takiego ma miejsce, że złożyliśmy wniosek o to, że będzie nabyt zewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, etc., etc. Dokumenty wszystkie oczywiście spisane, ta notatka również i że towar wraca z powrotem do Republiki Czeskiej. Tak jest. No i z tego tytułu po jakimś chyba bodajże, nie wiem, tygodniu lub półtora tygodniu dostaję wezwanie do Wydziału Śledczego Urzędu Celnego w Bielsku-Białej. Okej. Okay. No, i co oni tam chcieli od ciebie? Poczekaj, Jurku, bo chciałem to uporządkować. Czyli co, tak. Przyjeżdża kolejny któryś tam tir, tak? Już w nowym roku, już w nowym roku. No nieważne, no nowy rok, prawda, no i celnicy wam mówią, że tego nie przepuszczą wam, wy sobie robicie oczywiście notatki, tam wszystkie te papiery, co, że wam nie przepuszczą, dają i tak dalej. No i co? I za tydzień jacyś śledczy policjanci, czy tam urząd celny, jacyś tacy wydział śledczy, z tym się kontaktują. Tak, dostałem wezwanie i pojechałem oczywiście złożyć tam wyjaśnienia. No i okazało się rzeczywiście, że to chodziło o tą ciężarówkę, która wróciła z powrotem do Czech. Panowie tam się doszukiwali, że niby dokonaliśmy jakiegoś aktu przestępstwa. I na czym to przestępstwo miałoby polegać? No jest coś takiego akurat w przepisach o tak zwanym przedstawicielu handlowym, który jest zarejestrowany jako przedstawiciel importujący towar akcyzowy wewnątrzwspólnotowo, gdzie nie posiada składu celnego swojego, w myśl szeroko rozumianych przepisów celnych. Myśmy takiego składu nie posiadali, myśmy posiadali tylko magazyn, gdzie był na okoliczność właśnie przywozu samego towaru sprawdzane przez urząd celny i dostaliśmy tak zwane zezwolenie jako zarejestrowany przedstawiciel. Tak to się nazywało wówczas. Nie wiem, okay. Jak cokolwiek to znaczy. Czyli poczekaj, są magazyny, które można zarejestrować, że tam się trzyma importowany towar, a jest też taki inny rodzaj magazynu, który ma kwitek, że to jest ten skład celny. I wy nie mieliście tej najwyższej klasy, tylko tą taką średnią. Tak, my nie mieliśmy tak dokładnie tej najwyższej klasy. Przepraszam, że tak upatologicznie to tłumaczę, ale ja się zupełnie nie znam na tych wszystkich importach. Właśnie chcę teraz właśnie kilka słów wyjaśnienia do tego zużyć. Że ten magazyn jako skład celny powoduje, iż można towar w dwie strony importować i eksportować, czyli de facto można go zaimportować z Republiki Czeskiej na przykład do Polski i z powrotem z Polski wywieźć go do Czech. No myśmy niestety właśnie nie spełniali tego warunku i dostaliśmy tą sprawę karną za to, że żeśmy z powrotem jakby towar cofnęli. Czyli tak naprawdę no, ktoś nas zrobił, delikatnie mówiąc, w bambuko. Czyli nie zaimportowaliście, ale go wyeksportowaliście. Tak. No tu można tak właśnie rzeczywiście śmiać się do rozpuku i stwierdzić, że funkcjonariusze celni nie chcieli go odprawić, ale oczywiście karę nam dołożyli za to, że żeśmy go z powrotem odesłali. No to... ale tak naprawdę to chyba... A jakie było inne wyjście? Trzymać go na składzie celnym i płacić celnikom?
No jedyne tak. Dopóki lub ewentualnie się poddać się innej karze, a mianowicie zarekwirowanie towaru całego i oczywiście kontrahentowi, czyli partnerowi z południowej granicy trzeba by było zapłacić za towar, a my byśmy tego towaru pewnie nie zobaczyli w Polsce już w ogóle. A powiedz mi, ile może kosztować taki tir cygar? No, jeżeli jednorazowy podatek akcyzowy kosztował 65 tysięcy złotych, a to jest raptem jakiś tam, powiedzmy sobie, nie wiem, 10 chyba, może 15% wówczas wartości całego towaru, no to trzeba czyli to około pomóc. Około pół miliona, coś, tak? Coś około pół miliona, dokładnie. To proszę, jak ty mówisz, że tego podatku bańkę zapłaciliście, a 65 tysięcy od tira to 20 tirów żeście sprowadzili przez 2 miesiące. No, przez to tak, dokładnie. Tak, no regularnie można powiedzieć, co tydzień. To potężny handel. I to taki niechodliwy towar, no bo cygara, no to nie są raczej takie chodliwe jak papierosy, nie? No z tym, że właśnie to był taki wyrób bardzo tani, a mianowicie produkcja maszynowa tego cygara, w związku z powyższym dużo tańsza, aniżeli takie rzeczywiście jakieś cygara specjalistyczne produkowane ręcznie, jak to co niektórzy mówią w żartach nawet, że na udzie młodej Kubanki 18-letniej skręcane. No niestety te takie nie były, to były czynione maszynowo, maszyna z jakąś tam prędkością produkowała te cygara. No dobra, ale wracajmy do historii, czyli co, przesłuchują was i chcieli was wrobić w jakieś tam oszustwo karne, tak? Krótko mówiąc tak, jakieś tam oszustwo karno-skarbowe, czy też karno-celne. Nawet trudno mi to nazwać, bo to jak wcześniej żeśmy stwierdzili, można się śmiać do rozpuku dzisiaj z tego, co oni chcieli uczynić. Ale chyba tak miało być rzeczywiście, bo pewnie gdyby ten, nie wiem, samochód gdzieś po drodze zniknął, albo nie daj Bóg coś gorszego by się stało, no to moglibyśmy się spotkać jeszcze z gorszym pewnie jakimś fiaskiem, nie wiem, jakiś areszt. No nie wiem, patrząc przez historię naszych kolegów z Układu Zamkniętego, no to kto wie, czy by nie tak, że panowie w czarnych kominiarkach by się zjawili o godzinie 6:00 następnego dnia i byśmy siedzieli w jakimś tam areszcie wydobywczym. No dobrze, ale teraz mi powiedz, jak już wam nie wpuszczono tego jednego tira, prawda? No to co, nie próbowaliście kolejnych sprowadzać? No to właśnie już opowiem ciąg dalszych historii, więc za kilka dni złożyliśmy znowuż nabycie wewnątrzwspólnotowe, i stwierdziliśmy, że zamówimy 2 kartony. Przyjechały 2 kartony i panowie przyszli na odprawę, zarekwirowali nam te kartony. O nie, to były panie, przepraszam, były 2 panie, 2 funkcjonariuszki Urzędu Celnego. Kobiety zarekwirowały, bo stwierdziły, że to nie jest cygaro, tylko tytoń do palenia i że one nie mają dokumentów, ale ich przełożeni kazali tak przekazać. No więc wypisano nam kwity na wartość tych cygar, jaka była w tych kartonach. Jednocześnie mogliśmy się odwołać od tej sytuacji. No więc odwołaliśmy się od tej sytuacji. Poszło to do prokuratury. Prokuratura to klepnęła w konsekwencji, że to urząd celny ma rację, a nie importer. Czyli nie, a co ma prokuratura do tego? I myśmy się odwołali jeszcze dalej, bo przysługiwało nam w ciągu 7 dni złożenie skargi do sądu. Tak jest. W związku z powyższym, że była taka możliwość, no to oczywiście skorzystaliśmy z tego. No oczywiście, no trzeba. I w miesiącu maju mieliśmy sprawę karną w sądzie rejonowym w Pszczynie, którą wygraliśmy. Ale za co? Za ten eksport? No za te 2 kartony właśnie, za te 2 kartony. Ale czekaj, sprawa karna za co? No sprawa karna za to, że to nie były cygara, tylko tytoń do palenia. No gdzie tu jest przestępstwo? Bo ja nie widzę, bo wy zgłaszaliście, tak? No zgłaszaliście, że wozicie cygara, tak? No a tak. Urzędnicy przyszli, no i spojrzeli, no przepraszamy, to nie są cygara, tylko to są papierosy i zapłaćcie wyższą akcyzę, wy mówicie, nie zapłacimy. Już, gdzie tu jest, przecież, gdybyś chciał ukraść, przemycić, no to byś przecież nie zgłaszał tego urzędnikom, a tak to, ponieważ nie, zgłaszasz, to zapraszasz celników, żeby sprawdzili i powiedzieli, co to jest, nie? Tak, powiem ci, jaka tu jest ścieżka. No, tu jest taka ścieżka, że dostajesz kwit do ręki, że wartość tych cygar jest tyle i tyle, podpisujesz ten kwit, a jednocześnie podpisujesz kwit, że masz prawo jakby zaskarżenia się do prokuratury na czynności, które spowodował urząd celny, że ci zarekwirował towar. No i myśmy skorzystali z tej drogi, czyli że napisaliśmy do tej prokuratury ten akt
skargi na funkcjonariuszy, że nam aresztowali te cygara, no ale prokurator klepnął, że to funkcjonariusze mają. Nie wiem, na jakiej podstawie. Znaczy inaczej, no, bo nawet nie poczekaj, poczekaj, bo prokuratura nie jest rozstrzygana tak, że po prostu nie przyjęli tej skargi, tak? O to chodzi, odrzucili podanie. Skargę jakby przyjęli, no, ale ją odrzucili w takim sensie merytorycznym, no, stwierdzili, tak, że to rzeczywiście funkcjonariusze mają rację, a nie my. Aha, a widzieli chociaż te cygara? Podejrzewam, że nie. No przecież w większości tych spraw, gdzie koledzy tutaj ze stowarzyszenia opowiadają, to generalnie jest tak, że prokurator, zresztą o przykład naszego kolegi Krzysia Stańki, świadczy ewidentnie, dobitnie, że prokurator nie miał racji, a brnął w kierunku tego, że Krzysztof został okrzyknięty królem w produkcji amfetaminy na Europę Środkowo-Wschodnią, także to wiesz, też jest poczytny zaszczyt oczywiście. Ale kontynuując ten nasz wątek dalej, bo dzisiaj o Krzysiu pewnie nie będziemy rozmawiać. Tak, nie Krzysia zaprosimy kiedyś do audycji, więc z nim też porozmawiamy. Ale wracając do tego, czyli doniosłeś na przekręt urzędników do prokuratury, prokuratura nic tam nie podjęła, bo najpierw oczywiście szukają powodu, żeby umorzyć sprawę, tak? Czy żeby jej nie przyjąć. Tak. Nawet nie umorzyć, wiesz, bo ścieżka jest taka, że my składamy tą skargę, oni oczywiście wierzą urzędnikom celnym i jakby klepią, że to oni mają rację, a że nam przysługuje jeszcze 7 dni na odwołanie się od tego stanowiska. W związku z tym skorzystaliśmy z tego prawa i odwołaliśmy się do sądu właśnie rejonowego w Pszczynie. No ale i rozumiem, że to już cały import, że tak powiem, przestał funkcjonować. I właśnie pozwól, że pociągnę dalej ten wątek. I po tym zakresie było spotkanie jeszcze, ściągnęliśmy 2 kartony, przyszło chyba bodajże 1,5 tygodnia po tym okresie czasu, przyszło 2 funkcjonariuszy i pytamy się tych funkcjonariuszy, no dobra, no to panowie rekwirujecie nam ten towar, my mamy wszystkie dokumenty, wy nie macie żadnego, co jest takim czynnikiem powodującym, że ten towar w tej formie bierzecie, a co by było, gdybyście go po prostu odprawili? No więc jeden z funkcjonariuszy mówi tak, gdyby to było w innym opakowaniu, a nie w tym, no to my byśmy go odprawili. No to, wiesz, zaczynasz myśleć jako przedsiębiorca. No, jakby kreatywność jest podstawowym jakby takim narzędziem w twojej głowie i poczekaj, to według nich opakowanie decyduje o tym, czy to są papierosy, czy tytoń do palenia? Znaczy cygara, czy tytoń do palenia? No, z ich toku myślenia tak wychodzi. Z ich toku rozumowania tak wychodzi. Nasze dokumenty nie mają żadnego znaczenia, ale gdyby było w innym opakowaniu, no to wówczas odprawiliby ten towar. Ja tu czuję, że coś śmierdzi, no bo No bez przesady, no. No od samego początku śmierdzi i słuchaj dalej. No to zaraz w ślad za tym zarekwirowaniem tych 2 kartonów pojechaliśmy do fabryki do Czech i mówimy, że musimy nowe opakowanie zrobić pod cygara i inną nazwę handlową. No więc oni w swoim jakby tam portfelu nazwy handlowej na 3 cygara mieli tam kolejne nazwy, no więc złożyliśmy wniosek o zarejestrowanie produktu o nazwie handlowej Stinger. Stinger. Stinger, tak jest. To jest. Szumnie brzmi i tak nawet znamienicie bym powiedział, jak do cygara. No i zaczęliśmy importować cygara z nazwą handlową Stinger. Okej. Okay. I co, i przeszło? No i tak udało się przez bodajże 1,5 miesiąca chyba ten import z powrotem w tej samej nazwie, jako Stinger. I w międzyczasie wygraliśmy tą sprawę karną w Pszczynie. Znaczy jak wygraliście? Co to znaczy, że was skarżyli? No wygraliśmy tą sprawę karną, bo sąd stwierdził, że to co importujemy jest cygarem. Wymyśl wszystkich dokumentów, które mamy. Czyli to wasze odwołanie, gdzie się tam odwoływaliście? Tak, to nasze odwołanie, które żeśmy złożyli wtedy do sądu w maju 2010 roku. Sąd stwierdził, że to my mamy rację, że to jest cygaro, że urząd celny podjął zbyt pochopne decyzje w ogóle doprowadzając do takiej sytuacji, żeby sprawę karną nam czynić z tego tytułu. Jasna sprawa, ale to był prawomocny wyrok, czy się odwołali? Tak, to był prawomocny wyrok, dokładnie. Nie, od tego nie wszystkiego odwołanie. Okej, okay. No i co dalej? No i co z tego, że... No i właśnie, i to jakby z powrotem otworzyło nam furtkę, że możemy z powrotem ściągać to cygaro w tej pierworodnej nazwie, czyli ta czeska kusówka. No, tak na logikę by tak wyglądało.
No i zaczęliśmy ściągać tą czeską kursówkę i wyobraź sobie, i drodzy słuchacze, że udało nam się znowu przez chyba bodajże miesiąc ściągać to cygaro. No i po czym urzędnik w Bielsku Białej wydaje decyzję, że to nie jest cygaro, że to jest tytoń do palenia z jakimś tam elaboratem oczywiście stworzonym przez siebie do tego wszystkiego. Myśmy tam mieli wgląd oczywiście w całą dokumentację prowadzoną przez Urząd Celny. Nie zobaczyliśmy tam żadnego dokumentu, który by potwierdzał jednoznacznie, że to Urząd Celny ma rację, a wręcz nawet odwrotnie, nasze dokumenty, które myśmy składali, że mamy wszystkie certyfikaty odnośnie tego, że to jest cygaro, no w ogóle nie było ich w aktach sprawy, tak najogólniej. I wydając tą decyzję... A tak na przekór sądowi, a co? Żeby było weselej, nie? Dokładnie. No i wydając tą decyzję, oczywiście pan naczelnik Urzędu Celnego Bielsko-Białej dołączył do tego jeszcze rygor natychmiastowej wykonalności, czyli wiąże się to z tym, że z automatu blokowane są rachunki firmy, wszystkie pieniądze, które są na rachunkach, zostają zajęte. Ale czekaj. Czyli co to znaczy? Czekaj. Poczekaj. Daj mi powiedzieć. TIR, urzędnicy znowu mówią to samo, że to nie jest ten tytoń jakiś tam. Rekwirują wam ten samochód, tak? Czy karton? No samochód podejrzewam, tak? Tak. I co? I mówią, że ponieważ na cygara akcyza była taka, a na tytoń do palenia to jest taka, więc musicie dopłacić te różnice, tak? Tak. Naliczają na podatek akcyzowy od tytoniu do palenia, a nie od cygar. Ten urzędnik daje taką decyzję, że wy musicie tą różnicę dopłacić. Tak jest. I daje wam na to 3 dni, czy tam no nie wiem ile. No chyba 7 dni wtedy było w tym przypadku. I jak nie zapłacicie w ciągu 7 dni, to od razu wam weszli na konto po tych 7 dniach. Znaczy generalnie rzecz biorąc, tak, od razu jakby wchodzą z automatu na konto, nie czekając na żadne jakieś tam odwołania. Sytuacje pod tytułem komornik, no tylko tak, jakby ale... z automatu jest to blokada na rachunku. Ale to nie jest tak, że jeżeli się odwołasz od tej decyzji, to nie mogą wejść na konto, dopóki się sprawa nie skończy? Jeszcze raz jakbyś powtórzył? A to nie jest tak, że jak się odwołasz od tej decyzji, co tam znowu tą decyzję, że to są ten dopalenia tytoń, no to oni nie mogą ci nic wejść na rachunek, ani nic, dopóki się nie skończy sprawa w sądzie? Znaczy nie, no tu jest akurat sytuacja troszkę inaczej wygląda, jeśli chodzi o przepisy celne, bo dyrektor Izby Celnej, czyli zwierzchnik naczelnika Urzędu Celnego z Bielska Białej podtrzymał tą decyzję z mocy, i dopiero od tego momentu my mogliśmy złożyć właśnie odwołanie do sądu. No tak, ale no to odwołaliście się do sądu, no a oni mimo tak, tego... Tak, ale w tym czasie już jakby wiesz, rygor natychmiastowej wykonalności funkcjonuje, on wchodzi w życie. Aha. Z automatu. Dyrektor Izby Celnej jest tą jednostką nadrzędną i on może to powstrzymać w mocy i wtedy z automatu blokują nam rachunki. Aha, czyli to jest tak, jak było kiedyś z urzędami skarbowymi, bo teraz chyba jest tak. Teraz jest tak, że no... Dopiero po wyroku sądu, jeżeli się odwołasz, to dopiero po wyroku sądu się tam płaci te wszystkie zaległości, no, podatkowe tak, i tak dalej. To tak rzeczywiście jest, natomiast w myśl przepisów o towarach akcyzowych jest troszkę inaczej. Jest to jakby przestępstwo skarbowe tego wyższego znaczenia i jest jakby z automatu blokada po podtrzymaniu tej decyzji w mocy. No odwołaliśmy dobra. Się oczywiście do sądu. No. No i sprawę w sądzie można powiedzieć po roku czasu, bo to w sierpniu nas ukrzyżowali, tak brzydko mówiąc. Drugi a w raz. Lipcu kolejnego roku, 2011, znamienita data, 4 lipca 2011 roku, sąd wojewódzki administracyjny w Gliwicach uniewinnił firmę moją. Czyli ten pierwszy sąd was skazał, a dopiero odwołanie, tak? Nie, właśnie dyrektor Izby Celnej jakby podtrzymał w mocy stanowisko tak. naczelnika Urzędu Celnego. I pierwsza instancja sąd pierwszej instancji, czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny oczyścił nas zarzutów i uznał, że to mieliśmy rację. Uprawomocnił się wyrok. Tak. W sensie pierwszej instancji, natomiast czekamy, bo od tego akurat wyroku przysługuje odwołanie. No i Izba Celna wie, żeby nie być, że to oni popełnili błąd, złożyli kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
A przy tej pierwszej sprawie nie składali? Znaczy, przy tej sprawie karnej była taka sytuacja, że akurat od tego nie przysługiwało żadne odwołanie i to był wyrok prawomocny. Aha, czyli karne są fajniejsze. Tak akurat można by powiedzieć. Jeżeli się jest niewinnym, to karne są fajniejsze. Tak. No natomiast, wiesz, no, my posiadamy wszystkie dokumenty, zresztą sąd pierwszej instancji zważył w uzasadnieniu, że oficjalny w ogóle nie wziął pod uwagę naszych dokumentów. To delikatnie powiedział. No. No więc to tak fajnie można by dzisiaj z perspektywy czasu na to popatrzeć i powiedzieć, jak to można nie wziąć pod uwagę dokumentów strony i wydać wyrok, nie? Na firmę. Okej, dobrze, a powiedz mi, czy teraz już importujecie te cygara z trzecią nazwą? No niestety już nie, z uwagi na fakt, że te zaległości podatkowe wyliczono nam wówczas na prawie 13 milionów złotych, no i firma nie dysponowała takim majątkiem, żeby zapłacić, no i ukrzyżowano tą firmę tak naprawdę. 13 milionów? 13 milionów złotych, tak. No ale w jaki sposób? No bo mówiłeś, że zatrzymali wam tego jednego tira, potem drugiego, a więcej wam już nie zatrzymywali. Tak. No to skąd takie pieniądze? Ich zaniechanych przyjrzymy w tym... Halo, Jurku. Słyszysz mnie, Kamil? No już słyszę, bo tak jak coś przerywało. No. Powtórz. Powtórzę jeszcze raz. Wszystkie akcje jako zarejestrowany handlowiec, nabywający cygara wewnątrz wspólnotowo, naliczano nam, że nie były to cygara tytoń do palenia. Czyli nawet te, co przeszły, musieliście tą różnicę dopłacić. Naliczono nam za całość towaru podatek akcyzowy od tytoniu, a nie od cygara. A jaka to jest różnica w akcyzie? Wiesz co, dzisiaj nie potrafię ci tego... Wtedy, pi razy oko, to wiesz. Jeden do ilu? Od cygar to z tego, co ja teraz pamiętam, to było 235 zł za 1000 sztuk. Aha. Natomiast jeżeli chodzi o tytoń do palenia, to się to jakimś takim wskaźnikiem przeliczało za kilogramie tytoniu. No ale to ile? Z 10 razy więcej wychodziło, czy ile? Wiesz co, no nie potrafię się teraz nawet tak nawet z głowy, bo nie pamiętam. W każdym razie różnica wynosiła 13 baniek. Dużo więcej aniżeli to, co było za cygara. No jeżeli 13 baniek wam naliczyli, no to minus odsetki to wszystko, no to będzie pewnie z 8 baniek samej różnicy na akcyzie, a skoro sprowadziliście za milion, no to 8 razy więcej by wychodziło z takich ala obliczeń. No tak na szybko to można powiedzieć około 10 do 11 razy coś takiego, tak jak powiedziałeś wcześniej. Okej, czyli jednak bardzo duża różnica. No dobra, a nie próbowaliście na przykład importować przez innych celników, przez inne izby celne, nie wiem, gdzieś tam w Lublinie na przykład? Znaczy, generalnie jakieś tam pomysły nam chodziły na to po głowie, ale doszedłem do wniosku, że jeżeli mam się boksować z koniem i udowadnić, że nie jestem wielbłądem, to stwierdziłem, że nie ma sensu, bo tak czy inaczej to wszystko i tak będzie zaliczone na poczet tego, że to nie jest cygaro, a tytoń do palenia, z uwagi na fakt, że Urząd Celny taką dosyć drastyczną walkę z nami przyjął, gdzie urzędnicy, funkcjonariusze... Ale to jakiś lokalny z Bielska przecież urząd, tak? Tak, ale już właśnie ci powiem, że w niektórych miejscowościach, gdzie hurtownicy sprzedawali te nasze cygara, funkcjonariusze chodzili i mówili, że my jesteśmy firmą Suba, a Jerzy Książyk siedzi w pierdlu, bo de facto naciął tam Skarb Państwa i nie tylko Skarb Państwa na poważne straty finansowe. Bohater, no. No, tak by można powiedzieć. Okej, czyli co, darowaliście już te, czyli tych cygar z tej czeskiej fabryki teraz nie ma na polskim rynku? Nie ma już na polskim rynku, dokładnie wraz z nami jakby ukrzyżowali cały ten interes cygarowy. Czyli co, a jakby ktoś się nie bał urzędników, to byłby dobry biznes do zrobienia. Znaczy generalnie rzecz biorąc, to muszę powiedzieć, że to był dobry biznes do zrobienia, bo myśmy zakładali, że przez 5 lat zarobimy znaczną kwotę finansów, zresztą Skarb Państwa by zarobił dużo, dużo, dużo więcej aniżeli my, bo patrząc przez pryzmat wielkości podatku w stosunku do tego, co myśmy osiągali dochody, to średnio można powiedzieć za każdy powiedzmy milion zarobionych przez nas Skarb Państwa by otrzymywał gdzieś między 3-3,5 miliona, coś takiego, no więc dokładnie. Chyba całkiem niezły przelicznik. Do państwa.
No myśmy, wiesz, no jako przedsiębiorcy planowali, że zarabiając te pieniądze pójdziemy w kolejną materię, jaką właśnie była deweloperska, bo tutaj też liczyliśmy na jakieś intratne zyski. No to może się, dobrze stało, bo ta deweloperka to widzisz, jak wygląda, teraz pada jedna firma. No tylko że myśmy troszkę mieli inny pomysł na tą deweloperkę, ja wiesz, że będę może na antenie mówił, bo może kiedyś mi się uda do tego wrócić pomysł. No dobrze, a teraz takie pytanie, no bo nadal handlowaliście, podejrzewam, tym papierem, tak? Tak, ale spółka jest, wiesz, w tym momencie po prostu no, przestała istnieć, bo ten naliczny podatek zabił ją całkowicie. Pieniądze, które były na rachunku, zostały zabrane, a no, de facto... Czyli wszystko padło. Wyrok... Tak, wszystko jakby diabli wzięli. A ile ludzi zatrudniałeś? Akurat w spółce tej nie, no, tak nie było ogólnie. Tak dużo, chociaż związanych z tym, można powiedzieć, samą dystrybucją cygaru, to było około między 20 a 30 osób. No to kawał firmy, no szkoda. No, bo to, no szkoda, no pewnie, no wiesz, każdego pracy. Jakby elementu, gdzie zarabia się pieniądze, szkoda, tym bardziej, że ci ludzie też mieli jakieś swoje rodziny, no też tego w jakiś sposób żyły i też inne rzeczy. Jasna sprawa. Mamy Karola na antenie. Cześć, Karol. Witam, ja mam takie pytanie do gościa. Czy to aby nie było przypadkiem tak, że to nie były tak naprawdę papierosy, tylko to nie były cygara, tylko tak naprawdę papierosy, które były sprzedawane jako cygara i właśnie tutaj biznes polegał na tym, że była mniejsza akcyza, czy mniejsze cło? Nie. W myśl ustawy o cygarach ten produkt był cygarem. Zresztą mamy wszystkie dokumenty potwierdzające i to nie są... No dobrze, ale jak wyglądał ten produkt? Jak wyglądało to cygaro? Czy ono... No długość cygara około 16 cm, obwód mierzony też tam w jakiś sposób w milimetrach, nie pamiętam dokładnie tego, ale to coś... Także to nie był papieros, absolutnie nie. Czyli potężna pałka, tak? 16 cm, no to jednak jest trochę tego, nie? No, bo ja się akurat spotkałem z tymi cygarami, nie wiem, czy akurat to były twoje, czy nie, natomiast... A podaj nazwę jeszcze raz, to można sobie zdjęcie w Google'ach wyszukać zawsze, nie? Po czesku. I one po prostu były dużo tańsze niż papierosy, te cygara, były nawet tańsze od papierosów, jeżeli by to tak liczyć, no nie na sztuki, tylko jak gdyby na wagę, tak? No tak, bo jest taniej. Dlatego ludzie to po prostu kupowali i ten rynek jak gdyby zaczął przechodzić na te cygara zamiast palić papierosy, tak? Znaczy wiesz, ja nie chcę tutaj polemizować, co ktoś robi z produktem w momencie zakupu tego produktu, bo to samo rafineria na przykład płocka produkuje paliwo pod tytułem olej napędowy i olej opałowy i tak naprawdę różnica polega na tym, że jest tylko barwiony w masie, czyli jest innego koloru i jeżeli by tak iść tą drogą, to należałoby zamknąć rafinerię po tym, na przykład. Nie no, słuchaj, to nie o to chodzi, tylko wiesz, jest, oczywiście ja nie jestem zwolennikiem płacenia podatków, czy też jakiegoś cła, tak? Ale moim zdaniem po prostu ty znalazłeś tutaj pewną lukę prawną i pewną lukę technologiczną, dzięki temu... A jaka luka prawna? Dwa tiry tygodniowo tych papierosów i ludzie zaczęli po prostu je kupować. Ale to... Karol, jaka luka prawna? No ustawa pisze jak wół, wymiary, obwód i to wszystko, nie? Nie no, wiesz, produkt się tutaj nie błędem jest mówienie tutaj o jakiejś luce prawnej, no przecież my czekali na dokumenty potwierdzające zgodność tego produktu z definicją ustawy unijną odnośnie tego, że cygaro, myśmy czekali 1,5 roku, Czesi czekali troszkę mniej, no jakby sama ścieżka tutaj gdzieś około 1,5 miesiąca było różnicy, no to pokazuje też, że cygaro było przebadane na wszelkie możliwe sposoby. A kto takie wydaje zaświadczenia? No więc tak, pierwszym zaświadczeniem, jakie uzyskaliśmy, to był Główny Inspektorat Urzędu Celnego w Pradze. Drugim dokumentem, okay, jaki otrzymaliśmy, to był biegły rzeczoznawca działający przy Sądzie Głównym w Pradze z dokumentami jako biegły rzeczoznawca Unii Europejskiej. Okay. Później dostaliśmy wiążącą informację taryfową czeską i dostaliśmy wiążącą informację taryfową wydaną przez dyrektora Izby Celnej w Warszawie, że to jest cygaro. O! Nawet Warszawa powiedziała, że to cygaro, tylko Bielsko powiedziało, że to nie cygaro. Tak, dokładnie. Nawet Warszawa powiedziała. No ale wiedzą chyba lepiej niż w Warszawie. Do Polski już nie wolno przywozić cygar teraz? Czy jak to jest zrobione?
Nie, wolno jest przywozić cygara do Polski. Jeszcze chyba się ustawa nie zmieniła w tym zagadnieniu. Nic mi przynajmniej nie wiadomo na ten temat, chociaż Dlaczego urzędnicy tobie robią problem, a innym importerom nie robią? I właśnie trafiłeś, Karol. O, i tutaj trzeba by było zadać to pytanie do Urzędu Celnego w Bielsku-Białej, a nie do mnie. No proszę cię, ty znasz odpowiedź na to pytanie, no powiedz, otwórz się przed nami. No nie udzielę tej odpowiedzi, bo nie mam na to dowodów, że taka odpowiedź w ogóle może funkcjonować w naszym życiu. Natomiast myślę, że naczelnik Urzędu Celnego w Bielsku-Białej w 100% wie, co zrobił i dlaczego to zrobił. No. Słuchaj, no to ja już wiem wszystko. Ja mam tylko nadzieję, że wyprowadziłeś z firmy wystarczającą ilość pieniędzy, żeby ci starczyło. Także pozdrawiam i do widzenia. Trzymaj się, Karolupa. No, dziękuję bardzo. No właśnie, tutaj też chciałem zagaić ten temat, ale to o tym za chwilę, no bo to, co według mnie, jaka nauka może z tego wypłynąć, że skoro chcemy rozwijać biznes w innej branży, no to otwórzmy do tego jakąś oddzielną spółkę, no bo rozumiem, że twoja spółka wisi te 13 milionów dalej, będzie wisiała pewnie z 5 lat, zanim się te wszystkie sprawy nie pozakańczają, no ale na prywatny majątek ci weszli, czy nie? Tak, oczywiście. A to była spółka z OSZ? W tym zagadnieniu jest coś takiego, że oczywiście... Ale to była spółka z OSZ? Podatnik, który zalega podatki wobec Skarbu Państwa, no niestety odpowiada całym swoim majątkiem. Ale to była spółka z OSZ, tak? Tak, to była spółka cywilna. Spółka cywilna, no to... Tak, no wiesz, no jakby, no... Nikomu by do głowy nie przyszło wówczas, że spółka cywilna, która świadczy rzeczywiście całym swoim majątkiem i wszystkim, co posiada ruchomościami, nieruchomościami odnośnie uczciwości prowadzonego biznesu, no, że może popaść w takie tarapaty. No, w Polsce widać, urzędnik może wszystko i nawet pokazać, gdzie jest miejsce rzeczywiście uczciwego przedsiębiorcy. A co ci w ogóle przyszło do głowy, żeby spółkę cywilną zakładać? Wiesz co, no akurat w tym biznesie, gdzie mnie był ten przemysł, można powiedzieć, głównie skoncentrowany na papier, no to spółka cywilna była jakby najszybsza w zawiązaniu jej samych, bo wystarczyło złożyć tylko glejt w urzędzie miasta, zarejestrowanie działalności gospodarczej, natomiast na spółkę ZOŚ czekało trochę więcej czasu, aniżeli teraz. Dzisiaj jest to trochę zdecydowanie szybciej. No, teraz to nawet 3 miesiące. Ale wiesz, nawet szybciej, bo dzisiaj taką prostą spółkę ZOŚ można nawet przez internet zarejestrować. No tak, ale to tak tylko ładnie brzmi, że można przez internet. No, rejestrowaliśmy już przez internet. Nie wygląda to tak łatwo, bo zanim ci wydadzą te KRS-y, zanim te NIP-y, zanim no, ale powiedzmy, że przy szczęścia, no to do miesiąca czasu jest się w stanie wygenerować dokumenty. To w Warszawie, w Kielcach to tak nie działa, wiesz. Rozumiem. Czyli zawsze ciągu jesteśmy Polska A, B, C, D, E, F, G. Tak. U nas, jak ja napiszę coś do sądu, to oni mi po 120 dniach potrafią odpisać, jeżeli tam zmiana prezesa czy coś takiego, wiesz. Czyli inna ścieżka jest. No po prostu dłuższa. Jakaś w Warszawie to tak, ja pojechałem do Warszawy, złożyłem papiery, zanim wróciłem, to już były papiery załatwione tu u mnie w domu, bo wyjechałem na tydzień czy nie. Więc Warszawa to, działa tam, pięknie, więc a te wszystkie tam, takie... W niektórych momentach są nawet 4 pasy ruchu w jedną stronę, także to może dlatego. Być może. Okej, ale wracając do historii, no to trochę tak niefajnie z tą spółką cywilną było, no ale się chyba wszystko w twojej sprawie jakoś tak ułożyło do dosyć pozytywnie, no jakoś byłeś tym, nie pokonałeś się, jak ja to mówię. Tak, no więc jakby na bazie, można powiedzieć, programu polsatowskiego Państwo w Państwie, bo... Byłeś tam bohaterem. Tak, chociaż powiem szczerze, że nie jestem showmanem i jakby daleki byłem od tego, żeby generalnie iść tam do tego programu, ale jeden z kolegów, który był takim dosyć dużym dystrybutorem właśnie hurtowym, stwierdził, że wyślę dokumenty do telewizji i zobaczy, z jakim odzewem się to spotka. No więc przesłał dokumenty i pani powiedziała, że jeżeli będą zainteresowani, to w ciągu 3 dni dadzą mu odpowiedź, czy są zainteresowani takim tematem. No i proszę sobie wyobrazić, że nie utrwał 15 minut i był telefon zwrotny, żeby przyjeżdżać do Warszawy. O, to naprawdę fajnie.
No, dokładnie. Myślałem, że to będzie jakaś taka gorsza, większa procedura. Znaczy taka temat chyba był rzeczywiście takim dosyć wyjątkowym tematem, w związku z powyższym telewizja chciała szybko zrobić program. I korzystając z okazji, że przez ten program przewinęło się już sporo osób, poprosiłem panią redaktor, która była u nas na materiałach wstępnych, żeby mi dała kilka maili, może telefonów do ludzi, którzy już występowali w programie. No i spotkałem się z życzliwością pani, dostałem kilka maili, kilka telefonów, puściłem informację w eter do ludzi, że chciałbym się z nimi spotkać, wymienić spostrzeżenia, doświadczenia, jakieś uwagi. No i tak się spotkaliśmy w ubiegłym roku w marcu w miejscowości Rajcza. No i od tego momentu życie toczy się tak, że dawny ruch społeczny, chociaż ja lubię tą nazwę ruch społeczny, przerodził się w Stowarzyszenie Niepokonani 2012. Tak jest. I sobie zrzeszacie różnych takich bohaterów, różnych niefajnych dosyć historii. Dużo tych bohaterów tam u was jest członkami? No więc jeżeli chodzi o członków, którzy zakładali stowarzyszenie, to jest 19 osób, natomiast jeżeli chodzi o członków, którzy dzisiaj zadeklarowali swój właśnie członkostwo w stowarzyszeniu, jest około 3,5 tysiąca osób. No to mniej więcej tyle zostało nabitych i się zrzeszyło. No, to coś całkiem takiego. No i każda niech zatrudnia 20 osób, jak ty na przykład. No na przykład. No to jest ile? 80 tysięcy miejsc pracy, tak se poszło. No plus powiedzmy jeszcze rodziny tych osób, no to się rozumie wszystkie. Jurku, a co ty jeszcze robisz w Polsce? No bo ja po czymś takim to już bym dawno wyjechał gdzieś, wiesz, do Zambii na przykład. No tam mam akurat miejscówę, tak? No akurat mam propozycję od ciebie, żeby gdzieś. No właśnie, no bo jedziesz. No, musimy powiedzieć, że Jurek się zgłosił we wrześniu, jedzie do Zambii, będzie dach budował. No i wiesz, korzystając z tego, no to zobaczę, jakie tam te warunki, aura jest i tam jakby mówisz, że jest dużo pieniędzy do zarobienia, to jak się ma głowę pełną pomysłów, no to może tam jakiś biznes się otworzy i tam się będzie zarobił pieniądze. No, paczka papierosów pół dolara. Żeby to stowarzyszenie jeszcze póki co świeże i młode zaczęło. No bo się podjąłeś prezesury tego stowarzyszenia, tak? Jesteś szefo, czyli rozumiem, że jakichś tam większych biznesów swoich nie prowadzisz, tylko no 100% energii w to stowarzyszenie, tak? No tak, można by tak powiedzieć, że rzeczywiście dużo energii w to stowarzyszenie wkładam i mam też kilka ciekawych pomysłów na to, żeby coś się udało zmienić tutaj, w tej naszej szarej rzeczywistości, jeszcze póki co szarej, ale mam nadzieję, że za niedługo słońce wyjdzie. Co na przykład? I dlaczego są to koktajle Mołotowa? No może nie tak, aż bardzo. Kalendarium naszych imprez, które planujemy i tych pomysłów na to, żeby coś zmieniać w niedługim czasie, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 7 do 10 dni przedstawimy na stronie internetowej. Nie chciałbym dzisiaj o wszystkich mówić z uwagi na fakt, że niektóre jeszcze mają niepozapinane szczegóły do końca i nie chciałbym o nich mówić. Natomiast one się wiążą w jedną całość wspólną, w związku z powyższym chciałbym, żebyśmy te kilka dni jeszcze poczekali i później na stronie będzie można spokojnie znaleźć wszystkie te informacje odnośnie imprez, eventów i innych rzeczy, które chcemy jako stowarzyszenie. No dobrze, ale chcecie jako to stowarzyszenie coś tam w tej Polsce zmieniać, tak? Czyli, czyli co na ten przykład? No Kukiz na przykład robi te jednomandatowe wyborcze te okręgi, nie? A wy macie jakieś takie, bo wiesz, zmieniać, no to wiesz, każdy może powiedzieć, no co zmieniać, no ale jakaś taka, no nie wiem, podstawowa rzecz, którą tam... Naszym przewodnim jakby takim sztandarowym hasłem jest przywrócić sprawiedliwość i generalnie... Reformy sądów. W sposób zostali napiętnowani przez administrację państwową. Chcemy, żeby rzeczywiście przywrócono tą sprawiedliwość. Ale taką, czyli jaka co? Jest. Chcecie, że tak powiem, wymyśleć sposób na reformowanie sądownictwa, żeby był jakiś taki normalniejszy, tak? To jest wasze działanie. Rozmawiamy już z kancelarią pana prezydenta Rzeczypospolitej na temat tego, że przedstawiliśmy kilkanaście postulatów naszych. One są w dalszej obróbce roboczej. Wiem, że kancelaria, prawnicy w kancelarii zajmują się tym. No, niszczarki chodzą pewnie, nie?
mam nadzieję, że w niedługim czasie rzeczywiście dostaniemy jakieś informacje odnośnie tego, że te postulaty czyli no, co? Przyszły jakieś tam. To sądownictwo, to na tym chcecie się skupić i tutaj no generalnie jakoś tak lobbować. Bo to wiesz, i prawo administracyjne, ale w jaki i sposób? Prawo karne, na przykład kilka takich punktów. Wśród naszych członków rzeczywiście no, gdzieś tam ich zabolały takie decyzje, a nie inne. Ale Jurku, kilka takich punktów, no w którym kierunku chcielibyście pozmieniać to sądownictwo? No bo mi się na przykład kojarzy no, z tym, żeby na przykład wszystkie rozprawy były nagrywane i udostępniane w internecie. O. No i to by było rzeczywiście, jest jeden z postulatów o tym, żeby one były nagrywane zarówno przez system medialny, ale także i audio, wideo. No oczywiście, jedna kamera. Było nagrywać, ale całość rzeczywiście materiału. I opublikować. I to w każdym momencie upublicznić, jak najbardziej tak. Można tak jak mówisz, puścić czy w internet, czy w jakiś medium, które by rzeczywiście gdzieś tam szeroko można było propagować takie coś. No to jakie macie jeszcze takie inne pomysły? Jak te sądy mogłyby działać dobrze? Znaczy wiesz, generalnie problemem chyba na dzień dzisiejszy to jak się jeden z kolegów naszych członków wyraził, to jest na przykład sam system od początku, czyli jeżeli prokurator mając jakieś tam dziwne dowody dziwnego pochodzenia przez jakiegoś tam świadka koronnego, który pomawia drugą osobę, a te dowody się niczego nie trzymają, są po prostu wyssane z palca, wyimaginowane, no to jak on ładnie to powiedział, gdyby nie złożenie takiego wniosku przez prokuratora, nie byłoby całej sprawy, czyli de facto należałoby zacząć od prokuratury. Żeby ona też przeszła jakieś swoje przeobrażenie. My jesteśmy jako jeden ale jakie przeobrażenie? W Europie, w którym kierunku? Jakie zapisy? Jakieś takie, konkrety? Gdzie prokurator posiada immunitet. No, pierwszym krajem jest Białoruś i my na drugim miejscu. To też pokazuje jakby bliskość pewnie. Czekaj. Czyli co? Każdy prokurator ma immunitet, czyli jak popije samochodem, to go nie aresztują? No nawet był taki przykład ostatnio w mediach dosyć mocno omawiany, gdzie policjanci nawet strzelali do tego samochodu i trafili. Samochód się zatrzymał oczywiście, no bo nie był w stanie dalej jechać, a prokurator miał we krwi nie wiadomo ile, bo przyjechał jego przełożony i nakazał go wypuścić. I go puścili? Tak, oczywiście. Ale jaja. W Zambii to czegoś takiego by nie było. To policjanci by go zatrzymali, wsadzili do radiowozu, odwieźli, co prawda by policzyli tam ze $100 za to i nawet by samochód odprowadzili. No widzisz. No tacy mili ludzie są tam. No, to rzeczywiście, sympatycznie tam. No to rzeczywiście dziadostwo, czyli co, na te immunitety, tak? Tak. Znaczy, ja na przykład uważam osobiście, że bezkarność urzędnicza powoduje, że jest tak jak jest, czyli gdyby każdy urzędnik... Czyli wracamy do koktajlów Mołotowa. Znaczy nie do koktajlów Mołotowa, absolutnie nie. Ja nie jestem zwolennikiem... Podpuszczam cię tylko. Jakby tutaj co niektórzy chcą, wiesz, bagnety zakładać na broni i strzelać i jakieś takie dziwne historie. Nie jestem takim człowiekiem. Uważam, że intelektualnie można wszystko rozwiązać. Jest wiele sposobów na to, żeby to można było rozwiązać i właśnie przede wszystkim dyskusję, taką szeroką dyskusję, można wypracować naprawdę dobre rozwiązania. Nie masz takie zniechęcenie cię nie bierze, że skoro wy mnie w tym kraju nie chcecie, no to ja róbcie se co chcecie, tylko ja mam raczej taki charakter, żebym się poddał i wyjechał. Wiesz co, podjąłem się dzieła przewodniczenia, można powiedzieć, temu stowarzyszeniu Niepokonani 2012 i okres jakby liderowania jest 3 lata zapisane w statucie. Jeżeli po 3 latach nie osiągniemy zamierzonych celów, które gdzieś tam są zapisane w statucie, no to może rzeczywiście zostanę tam u ciebie w tej szkole i jakimś woźnym na przykład będę. Aha, czyli... czyli przechodzą ci takie myśli, ale sobie dajesz te 3 lata, żeby coś jeszcze podziałać dla dobra innych chyba, no bo tutaj raczej twoja sytuacja się nie poprawi Podjąłem się tego dzieła i jakby chciałbym dokończyć to dzieło. Nie jestem facetem, który w środku wykonywanej pracy po prostu zabiera torbę i wychodzi. No to miło, że są jeszcze tacy ludzie. I szkoda, że nie ma takich ludzi po tej drugiej stronie, tak? Czyli wśród tych biurwów wszystkich.
Jurku, bo już 8 minut przedłużyliśmy. Dzięki wielkie za to, że te kilka chwil z nami porozmawiałeś. No, no i mam nadzieję, że się u nas też jeszcze pojawisz i opowiesz, no, co tam się dzieje w stowarzyszeniu u was. Bo to w sumie... Dziękuję serdecznie. Miło oczywiście na antenie. No myślę, że tak. Na pewno jeszcze nieraz będzie okazja ku temu, żeby albo uczestniczyć w waszym programie, albo też wy będziecie uczestniczyć na jakichś naszych eventach czy naszych imprezach. Oczywiście z drugą stroną też jest zaproszenie. A jeszcze mógłbym na koniec dwa zdania. Jako stowarzyszenie jesteśmy wydawcą takiego myślnika, który nazywa się Raptularz. Na naszej stronie internetowej jest całkowity opis, jak można zaprenumerować. Także zapraszam wszystkich sympatyków, którzy mają ochotę na przeczytanie, bo są naprawdę bardzo ciekawe artykuły. Raptularz, miesięcznik Stowarzyszenia Niepokonań 2012, odwołuję do strony. I jest to pewnego rodzaju forma wspierania waszej inicjatywy, bo jak najbardziej. Ja pamiętam, jak miałem fundację, to też wydawałem gazetkę, nazywał się Milioner Magazyn i to była taka forma dotacji na naszą fundację, tak, ktoś zamiast dawać nam pieniądze, to sobie po prostu prenumerował gazetkę, mógł, i dzięki temu miał fakturę i sobie w koszty wliczał, a dotacji nie można dokładnie wliczać tak. w koszty, tak, więc jeżeli jak najbardziej chcielibyście tak. się jakoś troszeczkę chociaż przyczynić i pomóc niepokonanym, to ta gazetka niedużo kosztuje, zaprenumerować można i to jest taki, zawsze dostaniecie jakieś trochę informacji, co chłopaki aktualnie robią i kilka historii, z których wiele rzeczy można się nauczyć. I oczywiście można też się u nas nauczyć na MBA-u, bo Jurek niedawno u nas wykładał i opowiadał, jak mu się udało z tym majątkiem i z tym wszystkim. I były nam naprawdę bardzo pozytywne zajęcia, bo niewiele jest osób, które w takiej sytuacji się tak zachowały w ten sposób, że nie straciły całego majątku, a to jest niestety przykre. To tam pewnie lepiej wiesz, jak ludzie kończą po takich sytuacjach, no bo znasz te 3,5 tysiąca przypadków, prawda? Tak, rzeczywiście. Przeważnie no, to jest takie bankrucja, że nie zostaje, złotówka nawet nie zostaje, bo niestety tak, jakoś tak ludzie myślą za późno o tym, żeby się jakoś tak zabezpieczyć. No ale to już nie po temat na tą tak audycję. Bezgranicznie ufają temu, co ich wkoło otacza i no niestety życie weryfikuje pewne poglądy i to zaufanie należy mieć ograniczone, tak jak kierowca na drodze. Dokładnie. No to trzymaj się, Jurku, jeszcze raz serdecznie dzięki Kamilu. A ja już wypuszczam. Wszystkiego dobrego życzę. Dobranoc. Pa, pa, hej. Hej. Albert, wychodzimy!